Bielsku stawiałem moje pierwsze kroki, jeśli chodzi o produkcję filmową i trochę tych filmów tutaj zrobiliśmy. Zaczęliśmy w 2014 roku od takiego hyperlapsowego filmu. To był właściwie mój debiut, jeśli chodzi o wykorzystanie hyperlapsów i jedno z ujęć, które tam występuje, jest właściwie pierwszym hyperlapsem, który w życiu zrobiłem. Następnie rok później chcieliśmy zrobić coś bardziej rozbudowanego, trochę trudniejszego technicznie. Wykorzystaliśmy tak zwaną technikę flow motion, gdzie te ujęcia łączymy postprodukcyjnie, żeby zdawały się wyglądać na master shota, czyli na jedno ujęcie. Jednym z takich większych projektów, które nagraliśmy w Bielsku-Białej, jest film Future is Bright z 2020 roku, którym udało nam się zdobyć trochę nagród na różnych festiwalach filmowych za granicą. Zależało nam, żeby robiąc film o Bielsku, wykorzystać też potencjał ludzi, którzy tutaj mieszkają. Także chyba właściwie wszyscy są w jakiś sposób związani z miastem. Większość osób jest rodowitymi bielszczanami. Wiemy, że w mieście jest bardzo dużo uzdolnionych osób i chcieliśmy wykorzystać ich talenty. Czemu jesteś za kratkami? Co zrobiłeś? Chyba nie zachęcają do wejścia, bo nie ma klamki. Copywriter. No najprościej można powiedzieć, że to jest taki pismak. Trochę redaktor, trochę dziennikarz, trochę zwykły pisarz. Moje zadanie polegało głównie w tym filmie na tym, żeby stworzyć tekst lektora. Choć dziś tyle się zmieniło, to echa przeszłości rozbrzmiewają na każdym kroku. Jeśli chodzi o tworzenie czegokolwiek do filmów, czy to tekstu dla lektora na podstawie rzeczy, których jeszcze nie ma, czy scenariuszy do mojego kanału, muszę wymyślić coś całkowicie od zera i w tym chyba jest trudność tego przedsięwzięcia. Szczerze mi często pomaga położyć się do wanny, puścić gorącą wodę i tak jak sobie poleżę przez 20 minut, wtedy przychodzą do mnie różne pomysły. Z żoną to nazywamy, że idę do wanny kreatywności albo pod prysznic myślenia, ale na ogół jak tam pójdę i wyjdę, to mam wizję tego, co chcę, żeby było w finalnym dziele i siadam i zaczynam pisać. Koncepcja filmu jest taka, że film rozpoczyna dziadek opowiadający o tym, jak miasto wyglądało za czasów jego młodości. I to zestawiamy ze współczesnymi atrakcjami dla młodego człowieka, które przedstawia nam znowuż filmowa wnuczka, która po prostu bierze w tym udział, czyli na przykład lata szybowcem. Będę trochę rzucać przy górach. Tańczy gdzieś na mieście wraz ze znajomymi. To właśnie, w którym momencie mamy zacząć? Czy jak już jest zbliżenie, czy jak już się odda? Jak będę się oddał? No tak, żebyś mi nie kopnęła. Nie kopnę. Jak ty zaczynasz? Jest to takie pokazanie, że dla osoby w każdym wieku jest tutaj coś ciekawego. Spróbujmy z dołu, żeby nie było widać tego ruchu. O. Ja specjalizuję się w pewnych technikach efektowych, które często wykorzystuję w moich filmach, w szczególności w takich filmach promocyjnych. Zaczynałem od fotografii podklatkowej timelapse, hyperlapse, później dołożyłem do tego drony sportowe FPV, jakieś kamery 360. Fotografia poklatkowa, czy timelapse, czy hyperlapse to są podobne techniki. Polega na wykonywaniu serii zdjęć, czyli aparat mamy w trybie fotograficznym. Wykonujemy serię zdjęć, które później postprodukcyjnie łączymy klip filmowy i ze zdjęć powstaje nam film. Każde jedno zdjęcie jest jedną klatką filmową. 25 takich klatek przypada na sekundę filmu.
Więc jak można się domyślić, tych zdjęć trzeba wykonać dość dużo, żeby mieć jakąś sensowną długość tego filmu. Jest to technika czasochłonna, jeśli chodzi o wykonywanie zdjęć i postprodukcyjnie, ale efekty są bardzo ciekawe. Wrócisz tak, żeby być przodem do tego fotografia. Dalej. Dobra, szanowni Państwo, poproszę do tego bok. Robi się spaceruj. Całkiem przyjemnie. Uliczki Starówki prowadzą do zamku, którego wnętrza przeniosą Cię w przeszłość. Kamera w zapisie. Uwaga, 3, 2, 1, akcja. Dobra, stop. I myślę, że to mamy. Ale proszę bardzo, mam się gdzieś, że chcę się. Dobra, kamera gotowa. 5, 6, 7, 2. Dla mnie, jeśli robię film promocyjny, priorytetem jest, żeby trafił do jak największego grona ludzi, bo to w nim chodzi, on ma promować, więc im więcej ludzi go zobaczy, tym lepszą robotę będzie mógł zrobić. Dlatego kiedy ja staram się wymyśleć koncepcję dla danego filmu, staram się myśleć o tym, żeby zrobić coś inaczej niż zazwyczaj się to robi. Nie był wyżej, ale shot będzie na kozaku. Daj na poziomo. W przypadku Enduro Trailsów mamy ujęcie, gdzie kamera 360 jest przymocowana na kiju przyklejonym do roweru i wystaje gdzieś tak z metr przed rower, żeby uzyskać kamerę sztywno zamocowaną do roweru, ujęcie przed rowerzystą, co nieczęsto widzimy w filmach. Mamy też ujęcia szybowcowe, gdzie zazwyczaj nie obserwujemy szybowca w technice timelapse, czy w przypadku Teatru Polskiego, gdzie rozwiesiliśmy cable cama z zestawem do motion control timelapse'ów i zrobiliśmy ujęcie kamery płynącej nad zapełniającą się widownią. Lampa się przewraca, jak widać. Już nie. Nie no, to wszędzie mamy pochyło też. I Małgorzata na posterunku. Zmarznięta, ale szczęśliwa. Moim ulubionym fragmentem filmu jest moment, kiedy dron wylatuje do samej góry wieży katedry Świętego Mikołaja, a potem spada w dół i tak jakby ją okrąża. W połączeniu razem z tą muzyką to jest taki moment, który naprawdę przyprawia mnie o ciarki. Robimy identyczne ujęcie, tak jak zrobiliśmy w dzień Willi Sixta. Czyli znowu 500 razy muszę przestawić ten statyw, przesuwając się te kilka kostek brukowych. I połączymy sobie te dwa ujęcia, robiąc przejście dzień-noc. Co się dzieje? Czemu to są zdjęcia? Ponieważ jest to galeria. W galerii zwykle są jakieś wystawy. No, ale tym razem to są nasze zdjęcia
do filmu będziemy robić ujęcie. Tutaj zawsze były lody. W filmie konfrontujemy tą historyczną odsłonę miasta ze współczesnymi atrakcjami, więc wykorzystujemy trochę zdjęć archiwalnych. Poza typowymi archiwalnymi fotografiami, które mamy na przykład przy przejściu z Willi Sixta, mamy też trochę własnych ujęć, które były zrobione kilka lat temu, na przykład pałacyk Alfreda Michla. Jak się okazało, miałem ujęcie tego budynku przed remontem, zrobiłem współczesne ujęcie po remoncie i mamy całkiem ciekawe przejście. Tak samo można było w trochę innym stylu zobaczyć przejście pokazujące Zamek Sułkowskich w odsłonie wiosennej i zimowej. Jest zasilanie. Tej baterii ten aparat może iść koło 3 dni. Bez przerwy. Robiąc zdjęcia, nagrywając wideo, by było to trochę mniej. 19 godzin. 40 minut. Taka moja perełka z tego filmu to ujęcie, które długo chciałem zrobić, jest to droga słońca od wschodu do zachodu, gdzie słońce porusza się nad panoramą Bielska-Białej. Musiałem spędzić tam 12 godzin od nocy do nocy, ale myślę, że było warto. Teraz włączyłem go. Cześć. Jesteśmy na Enduro Trails, nagrywamy rowery. Chłopaki poszli się rozpędzać, my będziemy latać tym zestawem. Mural koło starej fabryki. I co tutaj się dzieje? Co tu robimy? Nagrywamy wejście do starej fabryki, czyli starego Muzeum Włókiennictwa, gdzie będziemy później dogrywać ujęcia wewnątrz. No to próbujemy w kilku dni ustawić się, żeby nie było samochodów. Nie jest lekko. Robimy takie wczesnowieczorne ujęcia z doświetleniem. Oświetlamy mural, budynek i jeszcze budynek naprzeciwko. Teraz ciekawie poleciało. No, ciekawie. Robimy wiosenny film. Ale z drugiej strony może ciekawie, bo rzadko zimowa sceneria jest wrzucana w filmy promocyjne. Artystyczne ujęcie zza kosza. Nie mam kosza w kadrze. Dobra, dobra. I gdy stamtąd przyjadą konie. Hold your horses, it's too cold to read. Face expressions that mean nothing. Dip your sadness in this bowl till you feel mine.
gonna change as in your body. A co tu się dzieje? Kończymy zdjęcia. Nagrywamy już absolutnie ostatnią rzecz do tego filmu. W końcu. Akurat. Ostatniej. Dodatkowym elementem, który lubię, zabiegiem, który lubię robić w filmach, jest gdzieś postprodukcyjne, kreatywne łączenie tych ujęć, żeby tworzyły wrażenie jednego mastershota. Muzyka stworzona do tego filmu przez Łukasza jest, no, jest bajkowa, po prostu jest niesamowita. Łukasz robi naprawdę fantastyczną robotę i to całe to połączenie, myślę, że bez tej muzyki, tak doskonale dobranej, ten film nie byłby kompletny. Wokal nagrywała moja dobra przyjaciółka Magda Przychocka. Instrumenty są i żywe, mieliśmy parę sesji nagraniowych i wirtualne instrumenty. Mogę ci pokazać na przykład smyczki, które tutaj są, na którymi można normalnie grać. Masz pianino samplowane. Kawałek stokowy jest pisany z myślą, żeby pracował dobrze praktycznie z każdym obrazem, nieważne jaki on jest i co opowiada. A muzyka pisana pod konkretny obraz to jest muzyka, która ma za zadanie opowiedzieć i dopełnić opowieść tą, którą przekazuje obraz. Tutaj mamy główne pianino. Ukulele. Tutaj mamy smyki. Jeszcze jest parę syntezatorów. Wszystko razem. Harfę. Wszystko razem tworzy opowieść. Za młodu jeździliśmy konno na leśnych łąkach wokół miasta. Dziś wy młodzi też jeździcie, tylko rumaki się zmieniły. Zazwyczaj jak coś napiszę, to mogę to tylko przeczytać, mogę to zobaczyć, to zawsze cieszy, ale zobaczyć swoją twórczość, to co się napisało na ekranie, na obrazie, gdzie ja jestem mocno związany właśnie z tą rozrywką też cyfrową, z ruchomymi obrazami, zobaczyć coś swojego, jak to czyta epicki lektor, jak dzieją się różne rzeczy na ekranie, no jest to naprawdę niesamowite. To jest coś, co nie spodziewałem się, że aż tyle radości mi da. Z
Dla mnie takim najlepszym momentem jest, kiedy mam już ten zmontowany film, mamy udźwiękowionego, pokolorowanego i widzę tą moją koncepcję, to co pierwotnie zrodziło się w mojej głowie, że nabrało to pewnego kształtu i wymiaru fizycznego, że można to zobaczyć i można to komuś pokazać. To jest taki moment, który mnie najbardziej cieszy.